Generał Mirosław Hermaszewski, pilot wojskowy, w roku 76 wytypowany na kandydata do odbycia lotu kosmicznego w ramach programu Interkosmos. Po półtorarocznych przygotowaniach i selekcji 27 czerwca 78 roku wraz z Rosjaninem Piotrem Klimukiem wystrzelony na orbitę na pokładzie statku Sojuz 30. Po połączeniu ze stacją orbitalną Salut 6 i 8 dniach misji naukowej ląduje w Kazachstanie. Nadal pozostaje jedynym Polakiem w kosmosie. Jak dzisiaj zostać astronautą? Czy ta droga, którą pan przebył, jakoś znacząco różni się od tej, którą dzisiaj trzeba przebyć, żeby polecieć w kosmos? Ja myślę, że zdecydowanie łatwiej. Są dwie drogi. Pierwsza. To bardzo trzeba chcieć. My jesteśmy teraz w Europejskiej Agencji Kosmicznej, więc ta droga jest jakaś bardziej prosta. Trzeba się uczyć, dbać o zdrowie. Za parę lat, jak dorośniesz, młody człowieku, wtedy poślij swoje CV do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Tam jest oddział kosmonautów i być może zostaniesz zauważony. Druga droga. Bardzo prosta. Trzeba mieć 20 milionów dolarów i polecieć, że tak powiem, komercyjnie. Już chyba 6 czy 7 moich kolegów, w tym 2 dziewczyny, poleciały za własne pieniądze, ale jeżeli ktoś nie ma tych 20 milionów, a ma troszkę mniej, to niech te pieniądze zainwestuje w naukę i w samego siebie. To wtedy naprawdę dużo więcej mu zostanie. NASA ogłosiła niedawno swój start marszu ludzi na Marsa. Na pewno słyszał pan też o postaci Elona Muska z firmy SpaceX. Jest też ten projekt Mars One. Myśli pan, że ludzkość po tym takim okresie stagnacji, który nastąpił po lądowaniu na Księżycu, jest znowu spragniona takich właśnie wielkich wyzwań? Ja myślę, że sam proces poznania jest nieskończony. I człowiek ma to już w swojej naturze. Od czasu jeszcze, kiedy posługiwał się maczugą i później toporem jakimś tam kamiennym, to już ciekawił go ten świat. I cały czas my gdzieś tam dążymy, idziemy. Ale człowiek pierwotny, wydaje mi się, bardzo racjonalnie rozpoczął poznawanie świata. Jak chciał przepłynąć rzekę, musiał zbudować jakieś czółno. Później wymyślił koło, powóz, samochód, samolot, rakietę. Ciągle mało. Ale zawsze miał na względzie to, że ja tą rzekę chcę przepłynąć bezpiecznie. Chcę przejechać, czy nawet pustynię, bezpiecznie. Nie zawsze się to udawało, ale w zamyśle było bezpiecznie. Ja chcę dokonać czegoś i coś z tego mieć. Ale ten projekt lotu na Marsa w jedną stronę, dla mnie jest to po prostu przerażające. Jak można położyć na szale swoje życie? Czasami człowiek ryzykuje oczywiście, ale to jest świadome pójście na przegraną. I ta misja nic tam nie da. Nie da dla rozwoju ludzkości. Jeśli coś, to niewiele. Ja rozmawiałem z paroma takimi kandydatami z Polski, którzy mówią, tak, lecę już tu, traktor sprzedałem, tam i firmę i tak dalej, już lecę. Ludzie sobie nie zdają sprawy, że ktoś ich kosztem bardzo się dobrze bawi i zbiera pieniądze. Bo jeżeli wpisowy kosztuje tam kilkadziesiąt dolarów, a jest tych chętnych kilka milionów, no to lepszego pomysłu na lot na Marsa w jedną stronę nie widzę. Kto dał prawo nawet decydować o tym polecę? A tak, a gdzie twoja rola jako człowieka, jako tego, który musi dać kolejne pokolenia? To lecisz tam i obecność człowieka rozpoczynać cmentarzami? Ja tego po prostu nie akceptuję. To nie jest dobry pomysł. To jest pomysł, który robią ludzie, grupa cwaniaków, która na tym zarabia i zarobi na pewno wielkie pieniądze. A właśnie, bo wspomniał pan o tym, że ci ludzie tak jakby palą za sobą wszystkie mosty. I właśnie ciekawi mnie, czy tacy ludzie, czy to, jaki typ człowieka jakby ściąga ten projekt, czy to jest dobry materiał w ogóle na astronautę? Oczywiście, że nie. To w samym założeniu widać.
Jeżeli ktoś nie czuje wartości własnego życia, to się nie nadaje absolutnie do poważnych projektów. Gdyby pan miał tak strzelić, kiedy człowiek stanie na Marsie? Wie pan co, w ogóle ja strzelam bardzo dobrze z wiatrówki i z różnych tam, ale w tym wypadku to zawsze podluję. No tak jak człowiek ma wiedzę taką, jaką przeczyta. Coś tam potrafi wnieść, zmodyfikować jakiś współczynnik własnej korekty wprowadzić. I tak myślałem, że aha, 12 rok to już będzie na pewno. Bo teoretycznie mówiono, że jeszcze w poprzednim wieku możliwe było technicznie. Ale na to trzeba dojrzeć mocno. Musi być decyzja głęboko przemyślana i to decyzja polityczna. A polityczna decyzja to są pieniądze. Oczywiście polecieć na Marsa po co? Księżyc ma tutaj wpływ na Ziemię. Już się tam niektórzy dzielą działki, ale nigdy nie jest celem Księżyc, Mars, czy inne planety, planetoidy, czy komety. One nie są same w sobie celem. Celem jest rozwój nauki. Największą wartością wynikającą z lądowania człowieka na Księżycu przez Amerykanów, to nie są te kamienie, które oni przywieźli tam w tych 6 misjach, kilkadziesiąt kilogramów, a jest to, co osiągnięto. Nowe technologie. Nieprawdopodobne przyspieszenie w rozwoju techniki cyfrowej, obliczeniowej. Medycyna, zarządzanie, dowodzenie, łączność i tak dalej. Cyfryzacja szeroko pojęta. O, to jest kilkanaście materiałów nowych opracowano. A cóż by to było w czasie tej misji marsjańskiej? To jest, wie pan, taka piramida, gdzieś tam na szczycie są astronauci, a tutaj to mrowie, tysiące ludzi, którzy na nich pracują i każdy coś tam zawsze pożytecznego wymyśli. To jest też największy zysk, ale opinia publiczna jakby widzi ten efekt tylko końcowy, prawda? Tylko właśnie sam lot. Tak, 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 tylko to. Ale mądrzy ludzie czytają, wiedzą, co się za tym kryje. To chciałbym jeszcze zapytać o cel misji i o pana najważniejsze zadania na pokładzie statku i potem na stacji kosmicznej. Celem lotu oczywiście to był określony program naukowy, robiony wspólnie nasi uczeni i Rosjanie. I tutaj muszę powiedzieć, nasi uczeni trafili w dziesiątkę, bo znaleźli zaproponowali kilka bardzo oryginalnych eksperymentów. W ogóle eksperymentów było sporo. Mieliśmy pewne preparaty biologiczne, które obserwowaliśmy, opisywaliśmy, jak się zachowują. Na przykład grzyby rosły w takich przezroczystych kontenerkach. I kiedy zobaczyłem, to bardzo się zdziwiłem. Po pierwsze, one rosły we wszystkich różnych kierunkach. Bo jak pan wie, każda roślina kieruje się fototropizmem, tam gdzie światło, prawda? I geotropizmem, tam gdzie korzenie. One zatraciły. Tam jest nieważkość. A więc geotropizm, fototropizm, tak, oddziaływał. Dążyły tam, gdzie było oświetlenie. Ale te łebki, niektóre poszły w ziemię, niektóre do góry, niektóre bok. Spojrzałem, człowieku, jak z tobą może być? Technologiczne to było tworzenie pewnych stopów. Kat, telur, tęć, inna kompozycja. Te pierwiastki nie dadzą się połączyć, jak woda z oliwą, ale w warunkach mikrograwitacji, czyli jak mówimy, nieważkości, na skutek ruchów Browna tych różnych, one się przenikają i tworzą absolutnie nową strukturę. To jest osobna dziedzina. I później geofizyczne, a więc fotografowanie przy pomocy specjalnej wielospektralnej, pokryślam, sześciokanałowej kamery wybranych odcinków mórz, oceanów i lądów, w tym terytorium Polski. Jednocześnie robiono te same eksperymenty przy pomocy samolotu i porównywano. Oj Boże, to dzięki temu nasz ośrodek przetwarzania obrazów satelitarnych, że tak powiem, się odrodził, urodził i nabrał nie tylko, wyszedł z okresu niemowlęcego, ale
nabrało takiego, bym powiedział, mocnego młodzieńczego przyspieszenia. A teraz liczy się w świecie. W książce wspomniał Pan też, że w pewnym momencie zauważył Pan wokół statku krążące 3 obiekty, które potem zmieniły się w 7 obiektów. I była tam chwila niepewności, cóż to takiego mogło być. No, było takie zdarzenie. Oczywiście czuliśmy się troszkę nieswojo, bo to nie powinno być żadnych obiektów. A faktycznie były po, że tak powiem, takim niedowierzaniu. Jeden spojrzał, drugi, trzeci, czwarty, bo na stacji orbitalnej było nas 4. Nie wolno tam komentować pewnej rzeczy, tylko pokazuje, zobacz, co widzisz. No i tak rzeczywiście po 3 okrążeniach dotrzeliśmy 7. No ale wyobraźnia tak człowieka działa, że tak, widzieliśmy już migacze, widzieliśmy anteny jak gdyby. I powiem szczerze, niepokój był taki chyba już wyraźny, bo zaczęliśmy się uśmiechać, tak troszkę nerwowo żartować. I kiedy zapytaliśmy Ziemię, w końcu powiedzcie, czy tu jest wolne, czy tego, bo my widzimy to i to w takim porządku chodzi, ale kończy się łączność, idziemy w następne okrążenie, w dzień nie widać, noc kosmiczna, noc to jest tak w pewnych, że tak powiem, zakresach, kiedy Słońce widzi te obiekty, my ich, a nas nie oświetla. Tak, naliczyliśmy 7. I kiedy weszliśmy w strefę łączności Ziemi, tam jeszcze przed Zatoką Gwinejską, tam mieliśmy statek, translator. Ja nie pytają, jak one chodzą, a tam Klimu Kobiesia, tak i tak, a ile ich jest? 7. Ile? 7? Tak i tak, a dobrze, mówi. Dobrze, to uważajcie, to są te pojemniki z odchodami, którymi Mirosław przedwczoraj wystrzelił w kosmos. To jeszcze z takich ciekawostek wspomina Pan w książce o tym, że przy zamkniętych powiekach zdarzały się takie błyski, tak? W kosmosie wszystko jest inne. Sposób poruszania się, jedzenia, spania, toaleta i tak dalej, ale są zjawiska wyjątkowe, że tak powiem, które nie występują na Ziemi, bo tam jak czyści zęby, to więcej podobnie, tylko trzeba się umieć tam gdzieś zafiksować nogami, żeby nie wylecieć. W pierwszą noc, ale już na stacji orbitalnej, czyli drugą, położyłem się spać. Za chwilę błysnęło mi coś w oczach. Otwieram oczy? Nie. I znów. I widzę takie rozbłyski jak flash, tak nieduży flash, taki wielkości grochu. Gdzieś tu na peryferiach, gdzieś w centrum, znów się zdrygnąłem. Próbuję zasnąć i pojawiły się takie jak igły, jak przelatująca raca wielkości igły, tak. Przez oko jedno, drugie. Myślałem, że coś mnie uderzyło. Ja aż krzyknąłem chyba. Piotr mówi, co tam? Ja mówię, Piotrze, coś mówię, ze mną jest, mówię. Ja mam takie w oczach refleksy, błyski. A on mówi, no da, ja też mam, zapomniałem ci powiedzieć. To cząsteczki ogromnej energii w kosmosie. Nas chroni tutaj atmosfera. I one przebijają tą metalową poszycie stacji przez te różne agregaty, to wszystko. Jak trafi na plamkę, to generuje ten rozbłysk. A jak trafi na jedną i drugą, to widzisz ten taki przelatujący błysk. Piękne i straszne jednocześnie i tajemnicze. I kosmonauci znają to zjawisko. Każdy jednak się z tym spotyka. Ale to nie jest groźne. Po lądowaniu gdzieś w Kazachstanie, kiedy rzucili się na Pana dziennikarze, Pański partner, który już miał za sobą parę lotów i wiedział, z czym to się wiąże, powiedział do Pana, że tak już będzie zawsze. I czy rzeczywiście tak było? No widzi Pan, przecież rozmawiamy do mikrofonu. Tak, tak, tak. To były trudne pierwsze lata, szczególnie pierwsze tygodnie, kiedy każdy chciał przeprowadzić ze mną wywiad, czegoś się nowego dowiedzieć. No, ja rozumiałem, że to jest interesujące i nie mogę się zamykać jak ślimak w swojej skorupce. Ja miałem to szczęście, więc muszę się z tym dzielić i teraz jeżdżę. Czasami mam spotkania, czasami mam poważniejsze
wystąpienia. A więc ta wiedza jest w dalszym ciągu chyba bardzo interesująca. Teraz parę dni temu napisała do mnie taka dziewczynka Lenka z Gdańska, z Gdyni. Bardzo się interesuje kosmosem i tam coś w szkole ma być. Pamiętam godzinę, zszedłem spać bardzo późno. Przypomniałem o tej dziewczynce, usiadłem i odpisałem je bardzo ładnie na drugi dzień. Bo ja mówię, że warto poznawać tajemnice kosmosu, bo są fascynujące, jest ich bardzo wiele, ale nie wszyscy mogą. Wybrani, ale ja wierzę, że ty, a może na Marsa polecisz. I ona pisze, jak polecę na Marsa, to pierwsza panu wszystko opowiem, jak tam było. Wie pan, coś tam zrobiliśmy w życiu. Każdy z nas coś zrobił. Ale pamiętajmy, że ktoś musi to dzieło kontynuować. Ja się spotykam i z młodzieżą, i ze studentami czasami, i z dziećmi nawet. To widzę, jak im oczka się rozchylają, kiedy się mówi o tym, o czym mówiliśmy tutaj dzisiaj. To mam teraz jeszcze na koniec kilka pytań od widzów, które zadaliście na Facebooku. Więc tak, pierwsze pytanie. Jakie było największe przeciążenie, które pan przeżył? Ale pytające nie konkretyzuje. W ogóle w życiu, czy myślę, w kosmosie? Że w ogóle. W ogóle w życiu parę razy i już po locie. 9G. 9.1 chyba było na F-16, na F-18. Latałem w kraju, w Kanadzie. A, w kosmosie. Do 6,5. Ale trzeba pamiętać, że w samolocie jakkolwiek przeciążenie jest potworne, ale człowiek reguluje, ma możliwość. Jeżeli już widzę, że zawęża mi się pole widzenia, odpuszczam i jest dobrze. Ale w kosmosie wyjście na orbitę to jest prawie 9 minut i cały czas przeciążenie. Oczywiście ono narasta nieliniowo, tak bym powiedział logarytmicznie, bo z każdą sekundą rakieta jest lżejsza o 1,5 tony paliwa, bo tyle spala na sekundę. I po 2 minutach, kiedy wypalą się boczne zbiorniki, to wtedy spada przeciążenie, ale już na drugim stopniu narasta powoli, 3, 3,5, 4, ale to trwa długo. Jaka według pana będzie przyszłość lotów w kosmos i udział w tym Polaków? Badania kosmiczne i loty załogowe będą kontynuowane. To na pewno. W grę wchodzą tutaj Chińczycy bardzo wyraźnie, mają swoich 10 kosmonautów. Indie są bliscy, są bliskie budowy własnych statków. My uczestniczymy, nie uczestniczymy fizycznie w sensie człowieka, chociaż szkoda, ale nasi naukowcy partycypują w bardzo ciekawych projektach. I marsjańskim, i komety, i Księżyc. Jesteśmy obecni, jesteśmy zauważani, jesteśmy bardzo cenieni pod tym względem. Okej, to było najwyżej oceniane pytanie, które padło. Jak wygląda kwestia alkoholu na orbicie? Proszę zajrzeć do mojej książki, coś tam na ten temat napisałem. Tak, w niektórych ekspedycjach był alkohol, ale to było potajemnie zrobione. I nie chodziło o to, żeby się ktoś tam napił, ale chodziło o taki symbol. Symbolicznie. Dla Rosjan jest to niezmiernie ważne. I tam gdzieś może po 5 gram na koniec języka, ale to jest to, jak człowiek tam jest kilkanaście miesięcy, to on stęski za jabłkiem, za cytrynką, za pietruszką. Cebulkę sobie tam wyhodowali i mówili, no jakby tak... Zakuska jest, no nie ma tego. I ktoś tam im posłał kiedyś niewielką ilość. Ale kto był pierwszy, to proszę do książki zajrzeć. No to ostatnie pytanie od widzów i ostatnie już w ogóle. Czy od tego wydarzenia minęło 30 kilka lat, czy od tamtej pory śni się panu czasami kosmos? Powiem szczerze, że dość często mi się śni ta przygoda. Szczególnie wtedy, jak zobaczę coś w telewizji, wtedy ten obraz ja rozumiem chyba nieco inaczej niż pan. I tak, i widzę się w kosmosie, takim radosnym,
Nawet jak gdyby otwieram luk stacji orbitalnej, chwytam się poręczy i lecę tak obok, że otrzymuję oddech, bo jestem bez skafandra. To w śnie jest możliwe wszystko, ale budzę się później niesamowicie, bo przestaję oddychać i wtedy budzę się. Mówię, Boże mój drogi, dlaczego to był tylko sen? Ja jestem wdzięczny, że to mi się śni czasami. Dzięki. Dziękuję.